Patrzymy na portal niezależna.pl. Premier Mateusz Morawiecki od poniedziałku będzie przebywał z dwudniową wizytą w Tokio, gdzie spotka się z premierem Japonii. Rozmowy szefów rządu Polski i Japonii będą dotyczyć m.in. współpracy gospodarczej. Planowane są także spotkania z przedstawicielami biznesu i Polonii. Zacytowaliśmy portal niezależna.pl, a mamy połączenie telefoniczne z Krakowem. Tomasz Sakiewicz przy telefonie, redaktor naczelny Gazety Polskiej. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie. Chciałoby się zapytać w poniedziałek rano, co słychać po tym właściwie można powiedzieć burzliwym weekendzie, ale do takich sobót, do takich niedziel jesteśmy przyzwyczajeni. No, pewnie kolejne odsłony afery marszałka Grodzkiego, no coraz bardziej obrzydliwe i coraz bardziej przerażające, no bo się zgłaszają ludzie, którzy naprawdę byli w trudnej sytuacji. Co ważne, to już nie są sprzed kilkunastu lat, tylko sprzed kilku lat ofiary tego człowieka i jego systemu, który stworzył w swoim szpitalu. Wiemy, że tych osób będą dziesiątki i bardzo wiele z nich, niezależnie od tego, że mówi do naszych mediów, zadaje w CBA, zastanawiam się, jak długo państwo polskie może tolerować fakt, że człowiek, który rzeczywiście jest straszliwie skompromitowany, jest trzecią osobą w państwie, a przynajmniej formalnie trzecią osobą w państwie. Zastanawiam się też zachowanie całej opozycji, bo przecież oni wiedzą, jak to jest odbierane społecznie. Korupcja w służbie zdrowia była zawsze jedną z najbardziej negatywnych odbieranych zjawisk. Nikt nie ma wątpliwości, że sposób, w jaki on się broni, to go chyba jeszcze bardziej pogrąża. No ale jednak to brnął. A już najbardziej mnie zdumiewa postawa Konfederacji, która co najmniej umywa od tego ręce. No a przecież nie musi, tak? W tym wypadku absolutnie nie musi. Tego już kompletnie nie rozumiem. A co państwo polskie może w takiej sytuacji zrobić? No, wydaje się, że rola państwa jest tu oczywista. To znaczy prokuratura, CBA, z tego co wiem, tam trwa bardzo intensywne śledztwo. I są przynajmniej z tych informacji, które nam się uzyskać, bo prokuratura tu jest dosyć szczelna, ale z tego, co wiemy przynajmniej od adwokatów, od świadków, to jakoś znacząco sprawa poszła do przodu. To znaczy, to są zarzuty bardzo poważne i pewnie wkrótce będzie próba uchylenia immunitetu panu marszałkowi, no, ale czy większość senacka zgodzi się na to, czy pan marszałek w ogóle podda pod głosowanie sprawę uchylenia immunitetu dla siebie. No mamy sytuację zupełnie bez precedensu i mówię, straszliwie kompromitującą dla opozycji. Straszliwie i to już niezależnie od poglądów, od tego, kto po jakiej stronie, to naprawdę oni muszą zmienić tego marszałka na kogoś. Przecież to nie o to chodzi, że on był miłośnikiem PiS-u, może być jego największym wrogiem, no ale nie niósł ze sobą no tak potwornego obciachu. A czy nie jest tak, że marszałek Senatu funkcjonował i to jak funkcjonował pokazuje, jaki był system w służbie zdrowia, że tak na dobrą sprawę przede wszystkim przy szpitalach funkcjonowały rozmaite fundacje, rozmaite prywatne przychodnie, do których szedł człowiek, tam został badany przez lekarza, potem ten lekarz pracujący w szpitalu mówił, to teraz proszę przyjść do szpitala, tam panu zrobimy operację albo odpowiednie takie już szczegółowe badania. To prawda, że to zjawisko było dosyć powszechne, ale też nie należy generalizować. No było bardzo wielu uczciwych lekarzy i znam wielu uczciwych lekarzy, którzy nigdy w życiu nie przyjęli żadnej łapówki. No, co innego jest, jeżeli pacjent przyniesie czekoladę po operacji czy po jakichś tam zabiegach, po prostu podziękuje, tak, czy kupi kwiaty, a co innego, kiedy się wymusza pieniądze przed operacją, bo inaczej ta operacja nie odbędzie. No, w tym wypadku mamy do czynienia z tym drugim. No a poza tym też chodzi o skalę. To znaczy takiej skali, jak żyje, nie słyszałem, nie widziałem. To po prostu jakaś patologia sama w sobie. No człowiek, który prześciga się w jeżdżeniu nowymi Lexusami, wyciąga 200 zł od pacjenta, żeby mu zrobić zwykłego rentgena. No, po prostu rzecz jest absolutnie niesłychana. I od takiej biedaczyny, która w ogóle 300 zł na bezrobociu dostaje. No, ja czegoś takiego nie widziałem. Dyskusja wokół marszałka Senatu, marszałka Grodzkiego oczywiście trwa, tak jak trwa dyskusja, patrzę na Gazetę Polską codziennie, 7 tysięcy za operację dla Grodzkiego, to jest tytuł na pierwszej stronie, to jest opowieść o tym, mama wyszła z gabinetu, zakręciła się łza wokół i powiedziała do nas, wiecie chłopaki, nawet mu powieka nie drgnęła, wsunął kopertę do szuflady i zamknął i nawet się na mnie specjalnie nie spojrzał, tak wspominał
wspomina pan Marek ze Szczecina. To chodziło o operację onkologiczną jego ojca, ale też na pierwszej stronie duże zdjęcie Gazety Polskiej Codziennie. Duże zdjęcie prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydent, mamy prawo sami porządkować nasze państwo. Ten weekend przyniósł takie dosyć poważne i dosyć mocne słowa prezydenta dotyczące reformy sądownictwa. Ja muszę przyznać, że po raz pierwszy jestem tak w 100% zadowolony z tej prezydentury. Mamy takiego prezydenta, na jakiego głosowałem, przynajmniej ja. Być może nie wszyscy będą zachwyceni, ale założę się, że większości Polaków to się podoba. Ja myślę, że taki czas udawania, że nic się nie dzieje z wymiarem sprawiedliwości, ale też no, zupełnie bezczelną ingerencją krajów, które mają identyczne rozwiązania jak Polska, a ingerują dlatego, że im się nie podoba ten rząd albo to, że stracili półkolonialny system, który zasilał ich systemy finansowe. I udawać się już dalej nie da. Znaczy, to jest zbyt bezczelne i zbyt jawne. No, bo można po prostu powiedzieć, że się temu poddajemy, ale udawać się, że nic się nie dzieje, nie można, no bo po prostu by to intelektualnie było nie do wytrzymania. Stowarzyszenie Justicja zarzuca prezydentowi po tych wypowiedziach stosowanie mowy nienawiści, ale też zza oceanu przypłynął głos dwóch kongresmenów, przewodniczącego Komisji Zagranicznej Izby Reprezentantów i szefa podkomisji do spraw europejskich. Skierowali oni list do prezydenta Dudy, w którym wyrazili zaniepokojenie reformą sądownictwa w Polsce. Tam padają stwierdzenia, że jeżeli dojdzie do takiej reformy sądownictwa, jaka teraz jest, to Polska się obsunie w tym budowaniu demokratycznego ładu. Jak myślisz, co motywuje kongresmenów amerykańskich do tego, żeby wypowiadać się na temat tej przecież ważnej, ale nie zakładającej złamania niezależności sądu reformy? No, trzeba pamiętać, że i tak naszego prezydenta łagodnie traktują, bo przecież Donalda Trumpa chcą po prostu odwołać. W kongresie jest demokratyczna większość i mamy rok wyborczy, no więc a Andrzej Duda uchodzi za chyba najbliższego sojusznika Donalda Trumpa, więc demokratyczna, niewielka, ale jednak demokratyczna większość zrobi co może, żeby uderzać. To jest raczej podyktowane sytuacją wewnętrzną Stanów Zjednoczonych. Chcą i tutaj zarysować Trumpa. No tam będzie bardzo brutalna i twarda walka. Wydaje się, że to, co dzieje się w Polsce, to jak przeniesiemy na grunt prasy i polityki amerykańskiej, to u nas się odbywają pieszczoty. W Polsce też ta kampania prezydencka, już to widać, nie będzie należała i można było przewidzieć, nie będzie należała do najspokojniejszych. Wydaje się, że przy takim kandydacie, jak ma Platforma, to ostra kampania wyborcza służy Andrzejowi Dudzie, no bo pani Kidawa-Błońska źle sobie radzi z sytuacją chyba stresową, no, popełnia straszne gafy. W ogóle no, brakuje jej takiego temperamentu, który pozwala na reagowanie, już pomijając braki wiedzy, no takie już ośmieszające i to nie wynikające z lapsusów słownych. No ja jestem dyslektą i czasem też się zdarza przestawić wyrazy czy nie tak coś napisać, ale tu nie o to chodzi. No tu po prostu ona nie ma wiedzy, tak? I tak w sposób no taki przykry, no już dla osoby, która tak wysokiej funkcji sprawowała, nie ma wiedzy. No nie chce się znęcać nad nią, bo to jest kobieta, ale ja sobie pozwolę napisać takiego tweeta, że pani Kidawa-Błońska zjednoczyła opozycję, bo popełnia wszystkie wpadki Komorowskiego i Petru i coś jest niestety na rzeczy. Do tego wyścigu o fotel prezydenta dołączył Krzysztof Bosak jako przedstawiciel Konfederacji. Krzysztof Bosak. Krzysztof Bosak dołączył, to jest wydarzenie z tego tygodnia, dołączył do tego wyścigu o fotel prezydencki. Coś to zmieni w kampanii prezydenckiej? Co zaoferuje Konfederacja Polakom? No, najbardziej znamienna jest reakcja Romana Giertycha, który ucieszył się, że to jednak ułatwia Platformie zwycięstwo, które jest wątpliwe, ale jednak daje szansę na drugą turę. A w drugiej turze oczywiście będzie wszyscy do jednego, czyli w ogóle Giertych zakłada, że Konfederacja poprze Platformę Obywatelską, jeżeli będzie druga tura. A pamiętajmy, że Bosak jest wychowankiem Romana Giertycha. I w ogóle cała ta operacja z Konfederacją przecież nie miała na celu stworzenia partii narodowej. To w ogóle nie taki cel, bo nie tak się tworzy partię narodową. Tylko odebraniu trochę z prawej strony PiS-owi elektoratu i ułatwienie Platformie walki, bo
te parę procent, pewnie BOS-a jest w granicach tam dzisiaj 3%, który odbierze, może przesądzić o tym, że będzie druga tura, wtedy jest wszystko możliwe, tak? I na pewno będzie wtedy ogromny hejt na Andrzeja Dudę i będą liczyli na przerzucenie głosów Konfederacji na Platformę. To oczywiście bardzo trudne, bo tam jest dużo ludzi po prostu uczciwych, często zagubionych, ale uczciwych. Ale będą na to liczyć. Jeszcze jest były dziennikarz, pan Hołownia, startuje w tych wyborach prezydenckich. Sondaże pokazują nawet kilkunastoprocentowe poparcie dla Hołowni. Ty wierzysz takim sondażom? To znaczy, te sondaże, nawet jeżeli są uczciwie przeprowadzane, mają tą wadę, że trochę inaczej człowiek się zachowuje przy badaczu, trochę inaczej przy wyborach. Otóż przy wyborach trzeba dokonać pewnego wysiłku, pójść do komisji wyborczej, skreślić i głosuje się jednak dla siebie przede wszystkim. Natomiast przy sondażu mam trochę efekt wyrwania do tablicy, czyli człowiek głosuje pod to, co w swoich mediach, które uważa dla niego za opiniotwórcze, słyszy, że powinien robić. I to zawsze bardzo jest obarczone, czyli te osoby, które błędem. Te osoby, które są bardzo mocno popularyzowane w mediach, szczególnie takich klasycznych dla dawnego mainstreamu, bo on już się trochę rozsypał, ale jednak w większości jeszcze istnieje, to one mają pewien naddatek sondażowy. To czasami jest nawet dwukrotność. No, Bronisław Komorowski się na tym przejechał, bo był ewidentnie przeszacowany. Efekt widzieliśmy w wyborach. Nie sposób nie skomentować wypowiedzi płynącej z Moskwy i z Petersburga, wypowiedzi prezydenta Putina na temat historii. Co o tym sądzisz? W co gra prezydent Putin? No, wiele rzeczy gra. To nie jest tak, że chodzi o jedną sprawę. Prezydent Putin przede wszystkim chce pokazać, że ma zdolność do walki o dawne sfery wpływów Rosji. No, ponieważ nie może zrobić tego, przynajmniej na szczęście na razie, przy mocy czołgów, ani podbojów ekonomicznych, no bo gospodarka rosyjska jest raczej w opłakanym stanie, no to robi to przy pomocy polityki informacyjnej, której polityka historyczna zajmuje kluczową część, no bo o czym ma mówić Putin, czym ma się chwalić, czym ma nas atakować? Tym, że ma lepszą gospodarkę, tym, że ma postępy w demokracji? No nie, no zresztą bardzo mnie to śmieszy, kiedy ludzie związani z Putinem w Komisji Weneckiej razem z ludźmi związanymi z Berlinem nas pouczają o demokracji, ale już wracając do Putina, rzeczywiście on musi wykazać się, że jest w ekspansji, że kontroluje sytuację, bo inaczej nawet jego otoczenie będzie miało wątpliwości, czy on jest najlepszym szefem państwa, a dzieje się to przy okazji zmiany systemu politycznego na zupełnie autorytarny, na którym nawet już te formalnie istniejące organy typu prezydent czy premier będą miały ograniczone znaczenie. Władza jest przesuwana gdzie indziej po to, żeby Putin rządził wiecznie, przynajmniej do śmierci. I też służy genialnie odwracaniu uwagi od tego, co on w tej chwili wyrabia w Rosji. Prezydent Putin będzie miał swój dzień w Jerozolimie, w Yad Vashem, to już 23 stycznia, czyli już za chwilę. Czego mamy się spodziewać po tych zdarzeniach w Yad Vashem? Wszystkiego najgorszego, bo prezydent Putin sobie wykupił ten dzień w Yad Vashem. No przykre to szczególnie dla ofiar mordów sowieckich i nazistowskich. Bo przecież bez udziału Sowietów nie byłoby masakry na Żydach. Trzeba pamiętać, że pierwsze porozumienia w sprawie mordowania i prześladowania Żydów NKWD podpisało z SS jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, nawet daleko przed paktem Ribbentrop-Mołotow. Oni już wtedy byli gotowi na pewną współpracę i o sprawach żydowskich zaczęli sobie przypominać dopiero kiedy Hitler napadł na Sowiety. A trzeba pamiętać, że Stalin do końca życia był antysemitą. I ta frakcja stalinowska to była ta frakcja również, która odpowiadała za wybryki antysemickie w wielu miejscach partii komunistycznych. Oczywiście nie było to tak do końca takie proste, bo oni się też dzielili między sobą, kłócili, ale rzeczywiście sam Stalin miewał antysemickie ekscesy już po II wojnie światowej. I są to opisane na sprawę lekarzy kremlowskich i tak dalej. Ona miała taki też podtekst antysemicki. Więc trzeba przyznać, że Sowiety niosą na sobie ogromny bagaż odpowiedzialności za prześladowanie i mordowanie Żydów, już nie mówiąc o wybuchu II wojny światowej, bo bez decyzji Stalina po prostu II wojna światowa by nie wybuchła. Hitler absolutnie nie był gotowy na
wojny nawet z Polską bez wsparcia Sowietów. Trzeba pamiętać, że Niemcy były po traktacie westfalskim jeszcze ciągle niedozbrojone. Bardzo szybko się zbroiły, ale nawet przy pewnej przewadze nad Polską, no Hitler po prostu bał się rozpoczynać wojny bez wsparcia Sowietów, pamiętając jednak, że Polacy mając gorszy sprzęt mogą się nieźle bronić, a jeszcze nie wiadomo, co zrobią Anglicy i Francuzi, którzy gdyby wiedzieli, że Sowiety nie napadną, niestety wiedzieli, że napadną, bo odnali treść traktatu, to pewnie by w jakiś inny sposób mogli się zachować. Czy na początku naszej rozmowy, stwierdzając, że jesteś w Krakowie, powiedziałem, to zgodne z prawdą to jest, jesteś w Krakowie w tej chwili? Tak, jestem w Krakowie, półtora kilometra od rynku. Pozdrawiam ze swojego mieszkania, właśnie dzieci wychodzą do szkoły, a ja wsiadam teraz w pociąg, jadę do Warszawy. W Krakowie już, w Warszawie jest już jasno, w Krakowie pewno też, czy słoneczna, wiosenna aura jest na rynku krakowskim? To, co widzę za oknem, wskazuje, że będzie raczej pogodnie, aczkolwiek chmury są na niebie. Natomiast każda chmura kiedyś minie i zostaje słońce. To prawda. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:40, a w poniedziałek o godzinie od 17 do 18 jest na antenie Radia Wnet Studio Londyn. To możemy się nastroić po londyńsku.